Zagłębie Wałbrzych po efektownej wygranej w pierwszej kolejce, nikłej porażce w drugiej. Dzisiaj na pewno będzie chciało odrobić tutaj straty do tych drużyn, które na ten moment mogą pochwalić się większym dorobkiem punktowym. I szansa dla Strzegomia na bramkę, strzał jednak obok. Wtedy mają trochę swoich możliwości i szans. Dobrze, Smoczyk. Jest też Pawełek, to powinno być uderzenie na bramkę. Jest 1-0 dla Zagłębia. W stronę bramki. No i robi się ciekawie, Gałek przed siebie. Ale to była trzecia jego interwencja w tym meczu dopiero. Na pamięć. Bardzo dobra teraz okazja do tego, by strzelić kolejnego gola. Świetnie, świetnie teraz spisał się tutaj bramkarz AKS-u. Nie powinna nam tutaj zmienić nic, chyba że w tym momencie to będzie pierwsza taka sytuacja, w której bramkarz z Wałbrzycha był zmuszony do interwencji w tym meczu. Dodatkowo jeszcze ta próba kolejnego strzału została zatrzymana na poprzeczce. Dobrze, Janiszewski. Teraz trzeba wracać. Makowski ograny, Janiszewski musi wrócić na pozycję, wraca za niego Macura. No i to wystarczyłoby przeszkodzić przeciwnikowi, a to był drugi celny strzał w tym meczu AKS-u. Jest tutaj Wiktor Smoczyk dość mocno traktowany, ale utrzymał się przy piłce. Przewięda, dobre zagranie. Pawełek już jest na wysokości pola karnego. Szuka tutaj dryblingu, indywidualne wejście. Pawełek w polu karnym, dobra interwencja bramkarza. Pawełek, jest Smoczyk niepilnowany już w polu karnym, ale uciekła ta piłka i teraz jeszcze kolejny strzał obroniony bardzo dobrze przez bramkarza AKS-u.